pilnego komentarza wymaga sprawa odmówienia wykładu panu Sławomirowi Mentzenowi. Na ten wykład nie zgodziły się władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a zaprosiły pana Mentzena, zaprosili na ten wykład młodzi ludzie z koła naukowego, studenci tegoż uniwersytetu. Wykład miał mieć charakter naukowy, dotyczyć podatków, a władze uczelni odmówiły, nie zgodziły się na ten wykład, motywując to poglądami, że nie zgadzają się z poglądami pana Mentzena właśnie. Proszę państwa, no to jest olbrzymi skandal, bo muszę tutaj wyjaśnić, ja się też nie zgadzam z wieloma opiniami pana Sławomira Mentzena. Bulwersuje mnie jego prorosyjskość, niektóre jego poglądy podatkowe uważam za nieprzemyślane, delikatnie mówiąc. Prowadziłem z nim dialog na ten temat. No i właśnie o to chodzi, że można się z kimś nie zgadzać, ale szczególnie uniwersytet jest takim miejscem, którego sensem jest wolny obieg myśli. I teraz odmowa profesjonalnego, merytorycznego, tematycznego wykładu podatkowego, bo się z kimś nie zgadzamy w kwestiach politycznych, jest dla mnie olbrzymim skandalem. Jest to poznańska sprawa Dreyfusa, drodzy państwo. Jest to rzecz, nad którą nie możemy przechodzić obojętnie, bo to jest pewna droga. Droga do totalnej cenzury, do bolszewizmu. Na tym uniwersytecie już mamy zaczyn takiego bolszewizmu i można się zastanowić, skąd biorą się takie postawy, skąd biorą się takie decyzje. Podupadające polskie wyższe uczelnia, szczególnie Uniwersytet Ekonomiczny, który no, bardzo daleko jest we wszystkich światowych rankingach, to jest już 600 i 700, zależnie od tego światowego rankingu. Te uczelnie działają na zasadzie BMW, bierny, mierny, ale wierny. Trudno doszukać się tutaj jakichś osiągnięć merytorycznych, natomiast no, promowani są zwykle ludzie, którzy podlizują się establishmentowi tej uczelni. To widzimy, no, nie ci profesorowie, nie ci wykładowcy, doktoranci, uczeni, którzy osiągają pewne sukcesy. Tam takich nie widać, ale tacy, którzy są bliżej władzy, którzy w jakiś sposób układają się i wchodzą w ten układ, są tam w mainstreamie, są tam w głównym nurcie. I ten zakłamany świat uniwersytetu, pojony unijnymi dotacjami i różnymi lewicowymi nurtami ideowymi, prowadzi nas, jak widzimy, tutaj do cenzury i, mówiąc brutalnie, do jakiegoś współczesnego bolszewizmu, drodzy państwo. No bo jak można zakazywać tego obiegu myśli? Jak można nie zgadzać się na to, żeby prowadzić rozmowę? No, do czego to jest droga? I czy to jest akceptowalny standard w jakimkolwiek uniwersytecie? Proszę państwa, proponuję kontynuować dyskusję o tym przykrym incydencie, o tym złym wydarzeniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, bo my nie możemy się jako społeczeństwo godzić z tego rodzaju przejawami skandalicznych działań, skandalicznych praktyk. Takim działaniem też oczywiście było wyrzucenie mnie z publicznego radia za nie dość mocne dołożenie interlokutorowi. No tutaj mamy kolejny taki przykład. Tych przykładów można podać w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach mnóstwo. Nie dawajmy się. Zachowajmy zdrowy rozsądek we wszystkim, co robimy i stańmy po stronie wolnego słowa. Jest takie stowarzyszenie czy klub Strefa Wolnego Słowa związany z partią rządzącą, a zatem zamieńmy te slogany, te kalki w czyn, bo póki co to te pseudowolne uniwersytety, podobnie jak pseudowolne sądy, zamieniają się w jakieś reduty nowoczesnego, unowocześnionego komunizmu, proszę państwa. I czy wy się zgadzacie z tym, że takie tamy się stawia? Ja rozumiem, no na koniec jeszcze, że jakaś tam cezura, jakaś tam
decyzyjność uniwersytetu musi być, no ale ona nie może dotyczyć cywilizowanego dialogu. Ona mogłaby dotyczyć ludzi propagujących nienawiść, ludzi, którzy są związani z przekazem właśnie komunistycznym czy szowinistycznym lub jakimś pajdokratycznym, ale no po prostu kryminalistów może ona dotyczyć, taka niezgoda na wykład, ale nie może dotyczyć ludzi. No w tym wypadku, choć nie zgadzam się z panem Mentzenem, choć jestem jego częstym interlokutorem, no to jednak ludzi uznanych i powszechnie szanowanych, szczególnie popularnych w mediach społecznościowych. Proszę państwa, stawiam tutaj wykrzyknik i mam nadzieję, że tej dyskusji na temat tego incydentu końca nie będzie, że ona będzie trwała.